Cześć, w dzisiejszym materiale pokażę Wam instalację oraz jakieś podstawowe opcje w VS Code dostępne. Będzie nam to potrzebne do jakichś podstawowych programów, które będziemy w przyszłych materiałach omawiać. Pamiętajcie, że to są tylko podstawowe rzeczy. Jak będą jakieś zaawansowane, bardziej wymagane, to pokażę w przyszłych materiałach. Pokazuję tu też instalację na Windowsie 11. No i instalacja Visual Studio Code. Zobaczmy, jak to działa. To wpiszmy sobie tam stronę Visual Studio Code, tam klikamy. I tam, żeby ściągnąć, trzeba kliknąć, dobra. Mamy, następnie to klikamy, tutaj nie ma to większego znaczenia, akceptujemy i tak dalej. Tworzę jeszcze sobie ikonkę na pulpicie i dobra, instaluję. Jest zainstalowane. Teraz omówmy sobie program, jak to mniej więcej wygląda. Dobrze, no to włączamy go i po lewej mamy tak zwany Explorer. Tutaj będą nasze pliki pokazane. Dobrze, otwórzmy sobie jakiś folder, albo stwórzmy w ogóle jakiś nowy. O pulpicie powiedzmy. Jakiś tam nowy, żeby testowo zrobić. Dobrze. I teraz tworzymy sobie kod wewnątrz tego, klikając tam prawym. Następnie New File. No i nadajemy nazwę po kropce rozszerzenie. Tutaj będzie Python kod, więc po prostu .py. No i tutaj piszemy kod Pythona. No to nie jest kod Pythona, ale piszę dla Was, żebyście wiedzieli, co tu pisać. Teraz istotne dla nas będą dodatki poprzez Extensions. Tutaj sobie wchodzimy i wpisujemy. Najpierw będzie dodatek Prettier. Dzięki której po prostu po kliknięciu odpowiedniego guzika sformatuje nam kod, czyli będą takimi spacjami, tak ładniej będzie wyglądał. No to wchodzimy, klikamy install i już się zainstalowało. No akurat u mnie to szybko leci. Pokażę Wam teraz, jak to działa. To wejdźmy sobie w plik, utworzmy tym razem plik HTML. To tam index.html. To jakąś strukturę sobie zróbmy, to się robi za pomocą wykrzyknika i Enter. O tym, jak pisać kod HTML, będzie w innym materiale. Tutaj tylko pokażę ten prettier i wpiszmy sobie jakiś tam kod. Najpierw H1. I teraz po kliknięciu guzika Alt Shift F będzie trzeba wybrać odpowiedni interpretator. To pokazuje na innym komputerze. Tutaj będzie prettier. No. I wracając, patrzcie tutaj, teraz jak kliknęliśmy ten guzik, no to dodało nam spację dla czytelności. Dobrze, dodajemy sobie jakieś tam H2, coś tam napiszmy, żeby było brzydko po prostu. I znowu kliknijmy sobie guzik, ten Alt Shift F. No i widzicie, ładnie formatuje od nowej linijki. Dobrze, ja też lubię to dać, żeby to było na Ctrl S, czyli na zapisywaniu. No to trzeba wejść w ustawienia. Tam Preferences Settings. I tutaj trzeba wyszukać odpowiednie ustawienie. To się nazywa Editor tam Format on Save. Widzicie? Trzeba to kliknąć. I teraz sobie znowu zapiszmy coś, jakieś losowe rzeczy. I teraz wystarczy kliknąć Ctrl S i mamy to samo co wcześniej, więc jest, no ja tak wolę po prostu. Dobrze, kolejną wtyczką, która nam się przyda, będzie Live Preview. Dzięki niej łatwo sobie zobaczymy kod HTML, nie trzeba będzie w foldery wchodzić. No i dobra, zainstalujmy sobie, to skomplikowane nie jest. Dobra, wejdźmy sobie w jakieś HTML. Teraz klikamy prawym Show Preview i mamy od razu kod HTML. Łatwo widoczny. Teraz zainstalujmy sobie Pythona, on też nam będzie przydatny w naszych podstawowych programach. To najpierw wyszukajmy sobie wtyczkę do Pythona. Łatwiej dzięki temu będzie napisać kod. Dobra, instalujemy. Zróbmy sobie kod Pythona.
I tak jak tutaj pokazane, wpisujemy nazwa.py, żeby był Python. Dobra, będzie potrzebny nam interpreter, czyli właśnie program, który umożliwia odpalenie tego Pythona. Po kliknięciu temu widzimy, że Python nie jest zainstalowany tutaj. No to go zainstalujmy, bardzo prosty to jest. Po prostu klikamy w to Python is not installed i nam przekierowuje do sklepu Microsoftowego. Tutaj klikamy tam pobierz. O, to trzeba zweryfikować konto. Takie podstawowe rzeczy. Jak już nam pobrało, to musimy wybrać ten interpretator. Po prostu klikając w niego. O, widzicie? Jest. Teraz jest wybrany. Na dole jest napisane. No i sobie piszmy jakiś tam kod Pythona. Jakiś podstawowy. O tym, jakie będą kody w Pythonie, to będzie w innych materiałach. Tutaj piszę jakiś dowolny, żeby było po prostu widoczne. Wielkiego sensu nie ma, oczywiście. I dobra. Teraz, żeby go odpalić, no to klikamy prawym Run Python i Run in Terminal. I tutaj w terminalu nam pokaże. Terminal właśnie to jest interfejs tekstowy. Tutaj można wpisywać komendy i dostawać odpowiedzi z kodu naszego. Widzicie, jest to coś tam. Tak jak wypisało. Print coś tam. No i tam mieliśmy w terminalu. Coś tam. Otwieramy ten terminal, przeciągając po prostu z dołu. I przeciągamy znowu, żeby go nie było widać. Dobra, inny sposób odpalania kodu, no to klikanie w ten guzik. I tak samo jak wcześniej, tutaj też odpali nam w terminalu. Dobrze, są jeszcze jakieś inne dodatkowe, jak Material Theme Icons. Dzięki temu jakieś ikonki będą ładniejsze, czy jakieś w ogóle można pozmieniać. Ale ja tutaj pokazuję tylko te bazowe, które nam będą przydatne w następnych materiałach. Jeżeli będą jakieś inne potrzeby, no to też to omówię. I wiecie, są inne ikonki. Można to dowolnie stylizować nasz program.